ktoś zechciał przyjść. Oczywiście. Oczywiście. Kadencja prasowa. Tematem konferencji jest aby do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji rady emerytów i oddaję głos panu Bańkowskiemu. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Chciałam zająć się uwagę Państwa bardzo ważnym społecznie problemem, jakim jest waloryzacja. Otóż rok temu przetoczyła się bardzo ważna debata publiczna na temat tego, czy waloryzować świadczenia o równą dla wszystkich kwotę, czy robić to tak, jak przepisy ubezpieczeniowe mówią, określony procent, który ma między innymi pokryć skutki inflacji. Debata ta była o tyle zaogniona, że miesiąc przed exposé premiera, premier mówił, że nie można robić waloryzacji kwotowej. Exposé to zapowiedział, że jednak będziemy podwyższać wszystkim porówno emerytury i renty, no i stało się. Stało się, powstała ustawa, która budziła kontrowersje nie tylko wśród kilku milionów emerytów i rencistów, którzy zostali podzieleni na grupę tych, którym sięgnęło się trochę więcej i tym, którzy nie otrzymali tego, co normalnie według przepisów by mogli otrzymać. Na tyle kontrowersyjna, że prezydent Komorowski podpisał ją pod wpływem chwili, ale równocześnie zgłosił wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej ustawy, czy ona jest zgodna z konstytucją, czy nie. W ślad za prezydentem poszedł Rzecznik Praw Obywatelskich, również sugerując, że ta ustawa nie spełnia wymogów konstytucyjnych. Działo się to na początku lutego tego roku i Trybunał oprócz tego OPZZ wniósł również swoje uwagi do Trybunału. Działo się to na początku lutego i wtedy to prezes Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że nadaje tym rozstrzygnięciom priorytetowy bieg. Potem w kwietniu mówił, że zrobi to Trybunał za chwilę. I nie tak dawno powiedział, ustalił kolejny termin, że najpóźniej w październiku Trybunał rozstrzygnie tę sprawę. Mamy połowę listopada i orzeczenia Trybunału nie ma. Nie zawracałabym wszystkim głowy tym problemem, żeby nie to, iż bardzo trzeba orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego teraz, w tym roku, bowiem ustawa o waloryzacji jest ustawą incydentalną i jeśli Trybunał nie rozstrzygnie kwestii konstytucyjności tej ustawy w tym roku, będzie to rodzić bardzo poważne konsekwencje na przyszłość. Można zakładać, biorąc pod uwagę wiele stanowisk Trybunału w sprawie waloryzacji procentowej lub kwotowej, gdzie Trybunał mówił, że należy procentowo podwyższać emerytury i renty, można zakładać, że Trybunał uzna niekonstytucyjność tej ustawy. Jeśli to uczyni w tym roku, wiadomym jest, że trzeba będzie tym ludziom, którzy otrzymali podwyżkę kwotową, a powinni otrzymać więcej, gdyby podwyższano świadczenia tak, jak przepisy, stałe przepisy ubezpieczeniowe mówią, trzeba będzie podwyższyć podstawę do następnej waloryzacji. Proszę Państwa, jeśli Trybunał będzie zwlekał z wydaniem orzeczenia, może to bardzo skomplikować sytuację. Zarówno obecnych świadczeniobiorców, mogą oni stracić na podwyżce waloryzacji w przyszłym roku w przypadku uznania tej ustawy za niekonstytucyjną, ci co mieli świadczenia powyżej 1480 zł. I równocześnie rodzić to może skutki dla budżetu państwa. Dlatego nie rozumiem, dlaczego Trybunał w tak ważnej sprawie się nie wypowiada. Nie jest to sprawa incydentalna, jest to sprawa, która dotyczy losów kilku milionów naszych obywateli, emerytów i rencistów. I mimo iż ona jest trudna politycznie, to merytorycznie powinna być dla Trybunału jasna i oczekuję, tak jak wszyscy obywatele i stanowiska Trybunału w tej sprawie w tym roku.
Bardzo dziękuję. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie ma żadnych pytań, to bardzo dziękuję. Ja, jeśli można, to chciałabym za Państwa pośrednictwem, to znaczy zaapelować do dziennikarzy, żeby również ten temat podnosili, bo on jest tak zamarkowany czasowo. Naprawdę jest to sprawa, która może podzielić społeczeństwo. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję.